Od kilkunastu lat pracuję w finansach i nie było dnia, kiedy bym się nudził. Specjalność rachunkowość to ludzie na pewno skrupulatni i dokładni, ale w przypadku inwestycji finansowych to ludzie bardzo kreatywni, szybko podejmujący decyzje. Muszę powiedzieć, że jako maturzystka borykałam się z tym, jaki kierunek studiów wybrać. Odpowiedziałem sobie na to pytanie dość szybko. Zobacz, jak żyją ludzie, zobacz, kto czym się zajmuje, jaki styl życia prowadzą. Banki, instytucje finansowe są jednym z większych pracodawców w kraju i na świecie i myślę, że na przestrzeni następnej dekady nic się w tym zakresie nie zmieni. Pracując dla dużych koncernów, mamy możliwość wyjazdów międzynarodowych, wyjazdów do innych miast. Ludzie pytają mnie o emocje, które towarzyszą mi, gdy gram na giełdzie. To wiąże się czasem z sekundami, z minutami nawet. Mówimy o adrenalinie, czasami również o hazardzie, o spekulacji na tych rynkach. To może być interesujące, ale żeby te inwestycje kończyły się zyskiem, to muszą być poparte wiedzą. Kiedy pracowałem na stanowisku dyrektora oddziału banku, za każdym razem, kiedy trafiało do mnie CV i widziałem, że jest tam wyższa szkoła bankowa, po prostu wiedziałem, jaka jakość wiedzy stoi za tym CV. Na naszych zajęciach można spotkać praktyków życia gospodarczego, osoby, które na co dzień zajmują się finansami, rachunkowością. Jestem w stanie wyłapać to, co jest mi najbardziej potrzebne, wiedzę praktyczną. Potrafię to momentalnie przełożyć na swoje działanie zawodowe. Zapewne wynika to z tego, że wiem po prostu, czego chcę.